Witajcie. Dzisiaj przed nami najlepszy symulator śmigłowca lat 90. Został wydany przez MicroProse. Gra pierwotnie ukazała się na PC. To było w 1991 roku. No i później nasza wersja na Amigę się ukazała w 93 roku. No i wersja w 94 roku na CD32 się jeszcze ukazała. Mieliśmy normalną wersję dyskietkową i wersję dyskietkową na AGA, no plus właśnie tą wersję na CD, na CD32. No i tak, Gunship 2000, właśnie ta gra, w którą w tej chwili będziemy grali sobie, jest drugą częścią, taką dopasioną wersją Gunshipa, który wyszedł w 80., chyba to był 86 albo 87 rok, też przez MicroProse wydany. On tam wyszedł na Commodorka, na Atari, na ZX Spectrum. To już jest taka wersja, taka bardziej dopasiona tak naprawdę pod względem graficznym. No, większość tu rzeczy jest właśnie w tej wersji rozbudowane, jak na przykład warunki atmosferyczne, już mamy te pagórki, mamy tam drzewa, mamy różne kamery, nawet tam za rakietką, dużo różnych takich ulepszeń jest. Oczywiście dało się to zrobić ze względu na sprzęt już o wiele mocniejszy. No, dopiero teraz, już dawno chciałem w tą gierkę zagrać, dopiero niedawno udało mi się ją wylicytować na eBayu. No bo zależało mi, żeby to pudełko było i dyskietki były w jak najlepszym stanie, no i żeby tam w środku właśnie przeciutko było. Widzicie, że jak recenzujemy gierki, to zawsze mamy obok oryginał, żebyście zobaczyli, jak ten oryginałek wygląda. Tu jest właśnie napisane, jakie Amigi ona obsługuje, czyli mamy wszystkie A500, 500 plus, 600, 1200, 2000, 2500, 3000. Nic tu nie przy Amidze 4000, ale zapewne też jest obsługiwane, jeśli 1200 jest. Wymaga 1 mega i obsługuje myszkę i joystick. No i oczywiście klawiaturę. Ja akurat w tą grę lubię najbardziej grać na klawiaturze. Można ją też sobie zainstalować na dysku twardym. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, to pudełeczko w środku. Tak wygląda z tyłu. Zobaczcie. Pudełko jest, no naprawdę udało mi się ją wyrwać, no w stanie jak nowka sklepowa. To jeszcze jakaś naklejka jest z jakiejś promocji MicroProse. Zobaczmy, już włączymy sobie tutaj światło, bo jest dość ciemnawo. Dobra. Coś nam się tu włączyło, ale zaraz to, no i zobaczcie, co mamy w środku. Mamy o, to będziemy potrzebować, tu jest cała rozpiska. Zobaczcie, to jest właśnie symulator śmigłowca, to nie jest właśnie gierka taka konsolowa, tylko tu mamy dziesiątki kombinacji. Tu jeszcze jest, więc to sobie zostawiamy, bo zaraz, ja też tą grę już nie grałem od 20 lat, więc będę sobie musiał to wszystko przypomnieć, co i jak. O, tu jakaś instrukcja jest, taka nawet, zobaczcie, jaka ta instrukcja jest gruba. I co tu mamy? No, to właśnie całe uzbrojenie, jakie pojazdy, jakie śmigłowce, bo tu nie latamy jednym śmigłowcem, tu mamy 5 czy 6 różnych śmigłowców właśnie, którymi możemy latać. Możemy latać Apachem, Cobrą. O, tu jakieś zdjęcia są jeszcze, Comancha. Nie wiem, czy nim też. Wiem, że na początku mamy do wyboru chyba tylko 2 albo 3, a resztę później, jak już zdobędziemy większą rangę. O, tu jeszcze coś było. Karta gwarancyjna. O, zobaczcie, no. Możemy to jeszcze sobie wysłać do MicroProse, no już Swindon do Anglii, no już dawno nie istnieją, bo są przejęci przez inną firmę, ale przejściutko tu jest, tu jakieś jeszcze przejściówki. Tu jeszcze jakaś promocja z tamtych czasów, ten właśnie ten Summer Surprise, to co na pudełku było, że mogliśmy coś wygrać. No, zobaczcie, są rozpisane, jakie gierki MicroProse wydało. Zobaczcie, prawie wszystko było na peceta, niektóre na Amigę, no i prawie nic na Atari ST. Ale jest tu ekskluzyw, którego nie było na pececie, B17 i jakiś Art of War in the Sky, czyli pewnie coś, ten druga wojna światowa. Tak, Fields of Glory, ale no tu już na przykład widzę, że Fields of Glory też jest na Amidze, no czyli Pirates Gold też jest na Amidze, no to pewnie wtedy, jak ta gra wyszła, no to jeszcze tych gier nie było. No dobra, tu jeszcze mamy to i jeszcze coś tu mamy. Control Summary. A, tu jeszcze mamy właśnie całą rozpiskę. No to sobie zostawimy. Dobra, pakujemy.
pakujemy to z powrotem do pudełeczka. No z tym pudełeczkiem mi się udało, kurde, jestem strasznie z tego zadowolony, że taką wypasioną wersję się udało zdobyć. Nie dałem za nią dużo, ona mi chyba wyszła z 12 funtów, na jakoś tego wylicytowałem. Zobaczcie, gry mamy na 4 dyskietkach. Tak dyskietki wyglądały na oryginale. Tu ładny napis Amiga, tu która dyskietka. Muszę sprawdzić, czy sejwujemy na jednej z tych dyskietek, czy jest osobna dyskietka potrzebna do sejwów, ale to sobie jeszcze później i zobaczymy. No. Dobra. Nie wiem, czemu pisze 1992, jak ja sprawdzałem, ona oficjalnie się ukazała w 93 na Amidze. Może ja coś po prostu źle sprawdziłem. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj. Tak jak zaczyna się sama gra. Dobra, tu jesteśmy w sztabie. Pierwsze, co musimy zrobić, tu musimy kliknąć na tą tablicę. I tu mamy gościa Erase Me, czyli wykasuj mnie. Tylko tego chyba możemy w tej chwili dać. Tak, naciskamy prawym przyciskiem myszy i wpisujemy teraz swoje imię. Czyli piszemy Marek. Niech będzie. Dobra, dajemy enterek. Wybieramy sobie logo naszej jednostki, bo na początku latamy sami tym helikopterkiem, a później nawet jeszcze możemy dowodzić całą eskadrą, chyba do 5 czy 6 helikopterów może jeszcze być pod naszą kontrolą, czyli naprawdę mówili, że to był najlepszy symulator śmigłowca i możliwe, że poza grafiką jest najlepszy do tej pory. Tam ten gatunek już praktycznie w tych latach już został zapomniany, bo symulatorów śmigłowców może mieliśmy z 2 albo 3, przynajmniej z tego co pamiętam przez ostatnie 5-8 lat. Pamiętam, że jeden wyszedł na Xboxa 360 i na Playa 3 to był Apache. Ostatnio coś wyszło na One'a, ale pograłem w niego chwilę, grafika spoko, ale taka, nie wiem, taka nie za bardzo ta gra była. I jeszcze coś się tam ukazało, no więc takie lata 90 to wtedy było właśnie najwięcej tych wszystkich symulatorków wychodziło i samoloty, łodzie podwodne, helikoptery, no wszystko, to akurat był najlepszy symulator śmigłowca. No i teraz tak, enter, dobra, teraz nasz unit, czyli nasza jednostka, by się nazywała powiedzmy MNR, dajemy tak, wybieramy, później będziemy awansować, dajemy sobie na mapkę i tak, i tu mamy dwie takie duże kampanie, jest Persian Gulf i mamy centralną Europę. Dobra, to jest Zatoka Perska. Tu weźmy może... Weźmy sobie Europę, nie? Zobaczmy ten. Dobra, idziemy na briefing. Ta wersja na CD32, z tego co patrzyłem, jeszcze ma na początku filmik. Dość fajny filmik jest. I tutaj to troszkę to lepiej wygląda. No ona została też wydana rok później. Albo to takie wrażenie, bo już dawno nie widziałem tej wersji, ale wydawało mi się, że tu jakoś to ładnie było animowane. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj. No i co? I wybieramy sobie helikopterek. Możemy tu wybrać jakiś? Select 1. Dobra, no nie możemy. No na razie tylko tym helikopterkiem, no to dajemy, nie? Hydry. Tu jest zasięg, z jakim właśnie możemy właśnie tymi rakietami operować. Ta do 6 km. Against low flying earth roads. Tutaj co? Dobra, to jest na czołgi i na ten, no to dajemy ten TOW 2. Jak widzicie, no nie mamy za wiele miejsca na te rakiety. Dobra, na razie może sobie odpuśćmy. Dajemy tak, dajemy accept. No i co? I lecimy, nie? Dobra. Tu jeszcze musimy to przepisać. 6, 6, 3, 9, 1. I dajemy sobie tak flight, żeby był easy czy realistic. No to damy sobie na realistic, lądowanie, realistic. A może na początku sobie damy no crash, bo już dawno w co nie graliśmy. Tu jest co? Set mode, automatic collision, dobra, nie, wiatr nawet można ustawić, że jest realistyczny albo nie i widoczność realistyczna albo clear. Dobra, damy realistic i teraz co? Musimy enemy quality, damy na average,
Na początku, tak jak już mówiłem, już dawno nie grałem, więc dajmy sobie tak, podnosimy tu i power on, dobra. Ładuje się. Dobra, zobaczcie, tak wygląda gra. Dobra, tu nam się trochę inna misja załączyła. Mamy tą rozpiskę. I zobaczmy, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest. Ja tu Control Flying, Control Shift, Collect Gear, Rotor Engine. Czyli to i na plusie. Dobra, próbujemy. Dobra, tutaj już jest moc. Dziewiątkę włączamy. O, słyszycie? Kręci się. Dobra, dobra. Dobra, gdzie to jesteśmy? Lecimy sobie. Dobra, a czym się zmienia cele? Dobra, najpierw sobie na chwilkę przerwiemy. I teraz tak, wybieramy sobie, P, to jest primary target, czyli główny cel, i to jest cel drugorzędny S, czyli najpierw lecimy do P, wciskamy literkę F, zaznaczamy sobie tutaj P, F, dobra, i mamy F, jest, dobra, wychodzimy i lecimy do tego celu, tu już mamy pokazane, gdzie jesteśmy, o dobra, możemy autopilota sobie włączyć i on już nas tu pokieruje, tak? Tak. Autopilocik, elegancko. Dobra, i lecimy do celu. Tu jest nasza wysokość. Tak? Chyba tak, 1300, nie tutaj. Dobra, tu jest... Czy są jakieś cele na tym? Dobra, sprawdźmy sobie. Zobaczmy. O, tu jest nasz helikopterek. No, taka grafika, taka wektorowa, widzicie, już... Już później, w 96 jeszcze była jedna wersja właśnie tego Gunshipa 2000, to była na PlayStation 1, ona wyszła i to już ten teren był taki odteksturowany, wyglądało to troszkę lepiej, no ale wiadomo, że już musieli troszkę pójść na kompromisy, już nie było takiej symulacji jak tutaj, też ze względu na, dobra, gdzie jesteśmy, to, dobra, kawałek odlecieliśmy, no to jeszcze mamy, jeszcze spory kawałek, dobra. Dobra, więc mamy czas, żeby sobie przestudiować, jak tu wybrać cele. Map view missile F9. Aha, czyli dobra, czyli jak wystrzelimy rakietę, to możemy sobie... czekaj, bronię zmieniamy czym? Aha. Kanon. Zobaczmy. Wystrzelimy. A, i kamerka za rakietą. Fajna sprawa. Dobra. Zobaczmy sobie leave the screen, rakiety, fly to F, dobra, fly control, autopilot, rotor, simulation, dobra, select weapon, dobra, drop, fire, Jammer, drop, chaff, M. A, tu flary. Gdyby nas coś ten, to pod M mamy flary. Next target, selector 2. Który to jest selector 2? Aha, to nam pokazuje ten cel, który mamy namierzony pod F6. Ale to nie, dobra, to nas nie interesuje. Zobaczmy w ogóle, co jest. Destroy Fixed Radar Site. Aha, tu jakiś mamy jakąś bazę rozwalić z radarem. Dobra, to lecimy. Już niedaleko nam zostało. Pod piątką. Z. Aha, tu
sobie zmieniamy. To sobie zmieniamy primary cel, secondary destroy mech. Tutaj mamy paliwo 91%. No właśnie, pamiętam jeszcze kiedyś, że cały czas trzeba było podczas misji wracać po to paliwo. Ciężko było całą misję wykonać właśnie, żeby tego paliwa wystarczyło, więc musimy wtedy, tak samo jak skończy nam się broń, musimy wrócić się do bazy, wylądować, wtedy broń się ładuje z automatu, no i tak to wygląda. Pamiętam wtedy z tymi symulatorkami, no wtedy właśnie te lata 80., 90. pełno tego było. Pamiętam, jeden trudniejszy od... O! Coś nas to namierzyło. I jeden trudniejszy od drugiego. Każdy starał się być max realistyczny. No ale pamiętam, że nieraz było tak, żeby w ogóle wystartować tym samolotem czy jakimś tam pojazdem, no to czasem, kurde, siedzieliśmy pół godziny, naciskaliśmy wszystkie przyciski na klawiaturze. Jak coś się udało, no to było haha. Brało się karteczkę, zapisywało się to na kartkę. To samo później z kombinacją shift i wszystkie przyciski, control, wszystkie przyciski, no było tego. Ale to zabawa wtedy była straszna, takie odkrywanie tego wszystkiego. Oczywiście wtedy nie graliśmy na oryginałach, to nikt nie miał żadnej instrukcji. Tym bardziej mało kto w ogóle potrafił ogarnąć cokolwiek po angielsku, poza takimi prostymi wyrazami. Więc to jeszcze też utrudnienie. O, zobaczcie, już niedaleko mamy. Dobra, zaraz będziemy. Zaraz tu będziemy pewnie w akcji. Zobaczmy, tu już jesteśmy. Prusik. Piątkę wyłączymy. Dobra. Dobra, jest. Jest 6,4 km od nas. A my mieliśmy te Hellfire'y, nie? Gdzie one są? Hellfire, dobra. I one do 6 nam kilometrów powinny już namierzać, dobra. Dobra, to lecimy, nie? Strzelamy? Strzelamy. Dobra, poszła. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy zastrzeli go, czy nie. No. Dobra, lecimy dalej. Cel zlikwidowany. Pięknie. Dobra, to jeszcze mamy kolejny. 7,7. No to lecimy na niego. Ale to była GR-ka, no. Fajnie tym helikopterkiem się lata. Coś mi kabel nie łączy w telewizorze. Dobra, mamy 6. Strzelamy, tak? Czekaj, Hellfire. I leci. Dobra. Zobaczymy, jak ta rakietka doleci. O, w naszą stronę też leci coś. Uszczelimy go, czy nie? Zobaczcie, leci, leci. Pięknie. Dobra. Kolejna, dawać. Dwie. Zobaczymy, lecą. Tak. Dawać, dawać. Zobaczcie, ale fajna sprawa. Szkoda, że już taki gierek nie ma. Dobra, jeszcze. Dawać, poszła. A, fajna gierka, dobra. Oto odpalamy flary. No pomimo właśnie grafiki, no te gierki były tak dopracowane. Tyle tych takich dopracowanych gierek było, no. O, dobra, helikopterek. Jest. Dobra, tu jeszcze mamy co-pilota, który nam trochę pomaga, tylko widzę, że strzela z tych broni, które bym nie chciał. Zobaczcie, jest. Jeszcze jeden. Tak? Pięknie. Jest nasz. Dobra.
Zaraz nam się broń nie skończą. Dobra, wyszczyliśmy flary. Zobaczcie, co się dzieje, ile tam leci tego na nas. O kurde. Tu jest sam, dobra. Tam był ten sam. Dobra, dawać. Dobra, tego zniszczyliśmy. Dziewięć poszło? Nie, nie namierzyliśmy go nawet. A. Dobra, czyli tym przyłączamy sobie. Okay. Dobra, tu jest ten cel. Hellfire, no już nie mam, zero. No to pięknie. Dobra, jeszcze mam te rakiety, ale te niestety musimy sobie namierzać sami, zobaczcie. Proszę. No, nic z tego nie będzie. O, one mają mniejszy zasięg. Zobacz, kolejna gierka, która ma ponad 20 lat, a tak można się przy niej fajnie bawić. O, flary. No tu nie dolecimy, dobra, dawać jeszcze. Tą gierkę też miałem z giełdy, ale pamiętam, że ja już wtedy właśnie chwilę, parę miesięcy później już sam zacząłem sobie handlować na giełdzie i nawet pamiętam, jak przegrywałem tą grę na X-Copy. No nie ma się czym chwalić, ale niestety wtedy 93 rok, dostęp do oryginałów na Amigę no był strasznie ciężki. Ja nie pamiętam, żebym może raz widziałem tylko, jak oryginał wygląda. Więc to niestety w takich czasach żyliśmy, że trzeba, chcieliśmy sobie pograć, no to trzeba się było nakombinować. Dobra, zobaczcie. Pięknie. Trzeba już teraz tylko uważać, zostało nam tylko działko tutaj, 550 działka. Może nasz helikopter nie jest w dobrym stanie. No, zobaczcie. Z 3 km go tu nie dopadniemy, więc nie ma szans. Zaraz sobie jeszcze jedną misję, jakąś inną wybierzemy może w ciągu dnia. Zobaczymy, jak tam się lata. Pamiętam, że ta rozpiska jest bardzo, bardzo pomocna. Bez tego to jeszcze długo bym się motał. Można tu w ostatniej chwili właśnie te flary odpalać i to strasznie pomaga. Dobra, pokończyły nam się bronie. Wiecie, co zrobimy? Odpalimy sobie inną misję. Poczekajcie chwilę, ja zaraz włączę tą grę jeszcze raz. Jesteśmy. Fajna muzyczka, no. Tu jeszcze możemy temu gościowi klikać na ekran. No i on wtedy sobie gra w panga. Albo, o właśnie, odpalić mu gierkę. Tutaj pewnie, nie wiem, czy widzicie stąd ten helikopterek GSIT i ten napis Gunship przelatuje cały czas. Gunship 2000. Dobra, weźmy sobie Zatokę Perską. Zobaczmy, jakie tu helikoptery będziemy teraz mieli do wyboru. Briefing. O, i pogram sobie w tą gierkę też. Pogram sobie, o, co tu mamy. Tu mamy AH-1-1W Super Cobra. No, ona też za wiele nie zabiera. Szkoda, że nie mamy dostępu do Apacha, no ale no to musimy już parę misji skończyć, awansować i wtedy dopiero 6 Hydra. Hydry nie bierzemy, weźmiemy coś z większym zasięgiem. Sidewinder, Air, telefon, tak, radar, source, Hellfire. No weźmiemy te 8, dobra. Tak jak weźmiemy więcej broni, helikopter jest cięższy i wolniej się porusza też. Nawet takie rzeczy tutaj właśnie uwzględnimy. Dobra, dajemy na misję. Ustawimy sobie teraz tak, że set the mode of automatic collision off. Dobra, landing realistic, flight realistic, damy sobie wszystko tutaj realistic,
Enemy Average. Dobra. I teraz pisujemy kod 97662. Mamy zaznaczone, wciskamy to i odpalamy. No to już przynajmniej już szybko wiemy, jak wystartować tym śmigłowcem. O, weźmy sobie najpierw, zacznijmy od mapki. Wciskamy F, gdzie mamy primary. O, bardzo blisko, bardzo fajnie, bardzo blisko, dobra, wciskamy Enter, wychodzimy i tak, plus, zwiększamy moc, 9, włączamy i lecimy. Dobra. I lecimy. Bronie. Tutaj mamy te rakiety Hellfire, automaty, dobra, samonaprowadzające. Mamy 10 km do celu. Zmieniamy cel, no jeszcze tu żadnego celu nie mamy. Tu nam pokazuje na radarku, że zostawiamy właśnie bazę za sobą. Podgłośnimy sobie delikatnie. Wow. Co to w ogóle było? Co to w ogóle było? No ach, selektor jeden. No to co, to jeszcze raz to powtórzymy, nie? Dawać. Sprawdzimy tylko, czy mamy to samo uzbrojenie. Ale kiszka, no. O, Apache mamy. No to teraz to można się bawić, dobra. 8 tutaj, patrzcie, ile teraz mamy tu uzbrojenia na Apache. Dobra, nawet nie patrzymy, jaka to misja. Lecimy od razu. I ogień. Tak, tu jest wszystko realisty. Podnosimy, zapalamy i lecimy. Ciekawe, czemu wtedy go nie mogłem wybrać, a teraz już dostępny był. Misja, no misja ta sama, ale już w nocy. Dobra, F. A co to jest? Nie możemy jeszcze nic tu z mapą zrobić. No właśnie, nie ma połączenia z satelitem, no. Dobra, lecimy. Może trafimy. Plus. No tu w ogóle już widzicie, jak ten kokpit zmienił się. 9. I lecimy. F10. Można już? Nie można. Ale kicha, no. Ciekawe czemu. Dobra. Miejmy nadzieję, że dobrze. Lecimy dobrze. Zaraz zobaczymy. Dobra, tu jest wysokość. Tu musimy tu sobie na to patrzeć, żeby się znowu nie rozwalić jak przed chwilą. Tych symulatorków na Amigę, ogólnie symulatorów było sporo. Właśnie jeszcze ta sama firma wypuściła symulator taki futurystycznej łodzi podwodnej Subwar 2050. Właśnie na niego też poluję, ale nie mogę go w dobrej cenie znaleźć. Widziałem ostatnio jednego za chyba ile go gościu za 15 go wystawiał, ale pudełko było strasznie podniszczone. No i pisało, że untested, czyli takie kupowanie kota w worku trochę, nie? Dobra, Hellfire. Mamy 6,2 od celu. Pamiętamy, że hydry go dosięgają od 6. Jest, poszedł. Kamera na rakietkę. O! W naszą stronę też poleciało coś. Dobra, to odpalamy flary. Poszedł, dobra. O, a to już mamy ten cel primary. Poszła. Dobra. Może troszkę niżej, żebyśmy tak widoczni nie byli. O, jakaś rakieta leci w naszą stronę. Dobra.
Flary poszły. O, pięknie. Kolejny. Zobaczcie, tam jakiś M flary coś tam wyszczelił na nas. Dobra, pięknie. Pięknie. Kanon. No i poszedł. O, minęliśmy tą rakietę, bardzo ładnie. O, dobra, poszedł. Kolejna, lecisz. Ale gierka, no. Dobrze pamiętałem, że fajnie się w tą grę grało. Wtedy strasznie ona trudna dla mnie była. Ciężko to w ogóle to wszystko było panować. Teraz tu mamy rozpiskę fajnie, no już ten angielski się troszkę lepiej się złapało. I już się tak w te gierki fajnie gra, no. O kurde. Co jest? Dobra. Żadnej broni nie ma? Są jeszcze Hellfire'y. Zobaczmy. Jest. Zniszczyliśmy primary target, został nam secondary. Czyli dajemy F, a nie możemy, dobra, nie możemy, czyli musimy się kierować na tutaj 08, tak, dobra. To lecimy. Mosk. Nie, no to mosk, no to musimy rozpieprzyć, dawać. Hellfire. Sorry, to nic wspólnego z misją nie ma, ale... Możliwe, że tu też się ukrywają, więc w razie czego, dobra, 08, prima, a dobra, jesteśmy, tu jest, P3, dawać, poszła. Coś leci tu na nas. Flary poszły. Sprawdźmy sobie szybko, czy lecimy dobrze. Ciężko powiedzieć. Nie traćmy broni na jakieś poboczne cele. O, i wywaliło nas. No właśnie, i to są właśnie uroki. To są uroki, no niestety. Niestety wywaliło nas. No to zdążyliśmy sobie przynajmniej zagrać, powiedzmy, półtorej misji. Widzicie, jak wygląda gra. Ja na pewno sobie z tej gry zrobię prędzej czy później jakiś taki dłuższy stream. Może uda nam się jakąś taką całą misję, czy dwie misje nawet tak pograć. Napijemy się jakiegoś drineczka przy tym. Czemu nie? Czemu nie? No dobra, wyłączamy to. Wielkie dzięki za oglądanie. Mogę tą grę polecić. Nawet po latach bardzo grywalna gra. Nie pamiętam, żebym ja osobiście w lepszy symulator śmigłowca grał. Ten na Xboxie 360, ten Apache był nawet niezły. Graficznie był ok. Nie był aż tak realistyczny jak ten. No wiadomo, że tam graliśmy na padzie, to obłożenie też tego wszystkiego musiało się zmieścić po prostu na padzie, więc większość funkcji była taka, powiedzmy, automatyczna. Tutaj mamy mnóstwo naciskania, przyciskania. No zobaczcie, to jest taki skrót tylko do tego. To jest taki skrót, do tego jeszcze mieliśmy tą drugą karteczkę. No. Więc tak to wygląda. Gunship 2000. Bardzo dobra gra. Polecam. Wielkie dzięki za oglądanie. Cześć.
a w kolejnym odcinku